Cześć ludziku mój, dzisiaj mam dla Ciebie coś troszkę innego. Chciałabym Ci opowiedzieć o blogowaniu, a mianowicie dlaczego nikt nie czyta Twojego bloga. Jeżeli masz ten problem, to wideo jest dla Ciebie. Skoro będę się już wymądrzać, to potrzebuję komputera, więc mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, żebym się trochę posiłkowała, żeby nic nie pominąć. Więc dlaczego nikt nie czyta Twojego bloga? Prawdopodobnie dlatego, że Twój blog jest brzydki. Ja jestem estetką i telepie mnie na widok tych wszystkich paskudnych, po prostu paskudnych, na maksa obrzydliwych blogów, gdzie kolory się zlewają, gdzie fonty są nieczytelne, tekst jest nieczytelny na tle koloru, jakiegoś tam tła. I to wszystko tworzy często taki miks, bo zupełnie nie mamy pomysłu na swojego bloga. I ja z takich blogów po prostu wchodzę i wychodzę. Uciekam, zapominam, wymazuję z pamięci, żeby nie mieć traumy i śmiem przypuszczać, że więcej ludzi tak robi. Być może Twój blog ma, uwaga, autora widmo. Autor widmo to taka osoba, która wszędzie pisze, że jest właścicielem bloga XYZ. Lubię małe kotki. Witaj w zakładce o mnie, wchodzisz i czytasz: witaj na moim blogu, lubię małe kotki, tutaj pisze do Ciebie właścicielka bloga, lubię małe kotki. Tak jakbyście mieli po prostu, nie wiem, jakieś tajne po prostu te imiona, nie wiem, no imię by się przydało, żebym mogła w komentarzu, jeżeli Cię nie znam, a najczęściej nie znam, to jednak zwrócić po imieniu, tak mi zawsze raźniej, jakoś tak lepiej jest, lepiej, wypada tak, więc pomóżcie mi robić tak, jak wypada. Inna możliwość, że piszesz bloga o niczym. Blog o niczym to taki trochę blog o wszystkim, tylko w znacznie gorszym wydaniu, bo jeżeli ktoś robi dobre zdjęcia, wie jak zrobić opisy, to blog o niczym wygląda jak blog o wszystkim i wszystko jest w porządku, bo takie blogi się sprzedają. Jak najbardziej, ja tego nie krytykuję, ja tylko mówię jak jest. Natomiast ja uważam, że na początku warto mieć na blogu taką oś tematyczną. Taka oś tematyczna, wokół której się skupicie i zbierzecie to pierwsze grono wiernych czytelników, którzy Was przez to też poznają i potem oni też będą chętnie czytać inne posty i komentować o innych rzeczach. Udzielać się, w sensie zmęczona jestem, późno jest. Także uważam, że warto mieć oś tematyczną, to bardzo pomaga na początku i wtedy blog nie jest o niczym. Kolejny prawdopodobny powód? Twój blog nie jest promowany w social media. Social media mają to do siebie, taką mają fajną, spójną, wspólną cechę, że są za darmo. Więc jeżeli są za darmo, to wypadałoby chociaż jeżeli nam zależy i chcemy mieć tego poczytnego bloga, skoro tego słuchacie, to pewnie chcecie, wypadałoby je prowadzić. Ja nie mówię, że wszędzie, ja nie mówię, że z częstotliwością co godzinę, ale warto jest potestować te kanały, popróbować, gdzie się nam najlepiej sprawdza, gdzie my się dobrze czujemy, co lubimy robić. Być może Instagram będzie super, bo cykamy ciągle zdjęcia i to jest dla nas naturalne. Być może Facebook, bo mamy co chwilę jakieś śmieszne przemyślenia, którymi możemy się dzielić i tam też możemy linkować do nowych wpisów. Być może Tumblr, bo ciągle szukamy jakichś nowych inspiracji. Pinterest też może się sprawdzić, także poszukajcie i znajdźcie tą swoją fajną platformę i tam się zalogujcie i tam bądźcie i tam sobie czytelników stamtąd zabierzecie. Tak będzie. Często piszą do mnie początkujący blogerzy i pytają: dlaczego nikt nie czyta mojego bloga? No tak pytają. No to ja wtedy co robię? Wchodzę na tego bloga, jeżeli już przejdzie ten pierwszy test i ja jeszcze nie uciekłam z tego bloga, bo nie jest na tyle brzydki, żeby z niego od razu tak uciekać, no to jak już zostałam, to sobie patrzę na częstotliwość wpisów. I co robią ci początkujący blogerzy? A no tak sobie piszą, nie piszą, głównie nie piszą, nie piszą, nie piszą, napiszą, nie piszą, efektów oczekują. No to sorry, ale nie tędy droga, zwłaszcza na początku w tych blogach, gdzie dopiero zaczynamy, musimy rozkręcić tą machinę, no to jakby nie możemy sobie pozwolić na jeden post na 2 tygodnie. Albo pisanie i nie pisanie. Cisza. No nie, niestety. Trzeba pisać regularnie. Jest też szansa, że nikt Ci nie czyta, bo Twój blog rozczarowuje. I to może być rozumiane na wiele różnych sposobów. Ja głównie teraz piję do tego takiej funkcjonalności. Bardzo często jest tak, że wyskakuje nam jakieś powiadomienie i brakuje krzyżyka, żeby móc to cholerne powiadomienie zamknąć. Telepie mnie już, tylko o tym myślę. Ale powiem Wam co dalej. Bywa tak, że linki nie działają.
albo linki prowadzą, mówi, klikasz w kategorię lifestyle, a przenosi cię na jakiś dziwny zewnętrzny serwer, z którego masz wrażenie, zaraz wyskoczy ci kasyno i rachunek w ogóle na milion milionów. Bywa tak. Są też jakieś blogi, na których coś lata i w ogóle chcesz przeczytać wpis, na który w ogóle tutaj przyszedłeś po niego, przeczytać powiedzę, informację, rozrywkę, a tu coś lata. No nie, nie po to przyszłam, no to jest rozczarowanie. Jeżeli regularnie rozczarowujecie czytelników, albo macie tylko tą jedną szansę na złapanie czytelnika, bo ktoś właśnie wszedł, nie znał waszego bloga, no to jak mu coś tam przeleciało, albo wyskoczył mu jakiś wielki komunikat, którego za bardzo nie można zamknąć, albo który zaczyna do niego gadać, a dziecko mu śpi tam, rozumiesz, uśpił dziecko, a tu gada, no to nie. To no nie tędy droga, przykro mi. No nie będziesz miał tego czytelnika, no. To już wszystko, więc jeżeli chcesz, żeby czytał Cię ktoś więcej niż kot sąsiadki, bo nawet sąsiadka nie chce, no to zdecydowanie warto się nad tym zastanowić. Jeżeli Ci się podobało, to łapka w górę, da mi znać, że więcej tego typu treści powinno się tutaj pojawić. A dla chętnych, subskrypcja. Pa!